Co, nie trzyma? No dobra, dziś. Nie trzyma? Dziś to proszę cię. Już jest gotowe wszystko. Krzesła przenieść można nagrać. Weź tu wkręta, daj, bo ja widzę, że to taśma się jakoś rozrywa. Zobacz, już to nagranie mi spokój. A ten kabel wisi jakoś tak. Trzeba. Zostaw! Tak go trzeba dać. Zostaw to. Ale go widać! Nie widać. Na kamerze go widać. Zostaw to proszę cię. O. Dziś będziemy nagrywać. Zapraszamy do zostawienia łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza. Ale to trzecie jest najmniej ważne. Najważniejsze są pieniądze. Dobra, siema. In my head. Sandra W. pragnie pozdrowienia. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Dawid D. Skąd się wzięła zajawka na motor? Jeden motor kupi, każdy poleci później z motorami. No tak, zajawka poleciała po znajomych. Na czym zaczynałeś jeździć? Kładzisz 110 na komunie. No to ja zacząłem i dalej jeżdżę na tym. Ja na takim ścigu na coś tak odpalałem, jak kosiarkę. A ja zacząłem na kładzie 50 z silnikiem od kosiarki. Dobra, następne pytanie. Tak? No. Paweł Bielewski. Pozdrawiam. Ile razy zdawało wam się uciekać przed policją i jak to wyglądało? Ja nie uciekałem w ogóle. On nie uciekał w ogóle. Nie wolno uciekać. Ja uciekałem, ale za rano. Ale nie uciekałem. Zawsze zatrzymywałem mnie, nie wolno. Ja nie uciekałem nigdy w życiu. Jak każdy. Następne pytanie. To tak u was policji? Kim inspirowałeś się na kimś, jak zaczynałeś kanał? Enduro Keks. Wziąłem do Roprzyszewica. Dobra. Następne pytanie. Pozdrowisz kanał Bike Skład Bieszczady i od czego zaczęła się twoja przygoda z moto? Pozdrawiam. Jak nauczyć się wolnych gum? Potrafię dosyć dobrze jeździć używając hamulca itp. itd. Ale jak przy tak małej prędkości przyciera itp. Pozdrawiam. Musisz wiesz, do góry i itp. Musisz zrobić tak. Jedziesz, strzelasz z klamy. Wrum, coraz mniej gazu i do tyłu. I tak hamulcem. Na jakim przełożeniu jeździsz, że tak idzie na koło? 14 z przodu. I pół. Z tyłu 48 chyba. I z tyłu 48. Daj wlepę BGR łap. Marek M. Pozdrowisz? Pozdrawiamy. No i teraz pytanie. Jakie pierwsze moto polecacie? Ja polecam Litra. A zależy ile masz lat. Jak masz 13 lat, to litra koniecznie. To motorynka. Tak, motorynka jest spoko. Dobra. Ile trwała twoja nauka jazdy na gumie? Powiedz, że nie pamiętasz. Nie pamiętam. Od maja 2017. Jakie kolejne moto planujesz? Ja następne moto to planuję Ursus C360. No, dieslu? Dieslu. Dobra. Pali litrę na 1000 km. To jest najważniejsze. Najważniejsze są pieniążki. Mazda RX-8. Średnio bym powiedział. Może DRZ? Może KTM? Jeździmy na tym, co mamy. Następne pytanie. Pozdrowisz mnie? Pozdrawiamy. Również bym chciał pozdrowienia. Również pozdrawiamy. Ile razy uciekałeś psiarni na moto, co dalej z KMX-em? No to na to pierwsze to odpowiadaliśmy, a teraz co dalej z KMX-em? Jeżdżę na nim, sobie, jeszcze. Nie pod. Kurde. Ile włożyłeś tak plus minus w tuning KMX-a? Tych rzeczy się nie zdradza, nie powiem. Co grozi i jak się wytłumaczysz, jak nie mam prawka na AM i mnie zatrzymają smerfy? Redukcja i prosto przed siebie. Nie, musisz jechać do Gargamela. Chuja i gazu od chuja. Opowiedz, że masz smerfetkę. Albo skręcasz w łąkę, jaką? Bo wbijasz na czwórkę i jedziesz pod prąd. Od kiedy interesujesz się motoryzacją? Od komunii. Od 6 roku życia. Ja to się nie interesuję, ja tylko jeżdżę. Od tyłu. Opisz jak wyglądało odnalezienie punktu równowagi. Musisz zrobić jaskółkę. Lepiej z laską na początek. Jak ci już siądzie, to trzymaj. I masz punkt równowagi, nie? Na tej nodze wszystko się opiera. Co sądzisz o syndach? Tylko M6! Bezawaryjny silnik. Bezawaryjne hamulce, bezawaryjny napęd. A nawet jeśli zaczniesz, to tłoki po 5 zł. Czy miałeś jakiś wypadek na moto? Ja to nie miałem żadnego poważnego wypadku. Pan numer 2. Ja nie pamiętam.
na kolano się składa. A później się w niego wdupcyłem przed zlotem samym. Później we mnie gościu walnął w tył CZ-ką. A później to jak na gumie z oczami. Dobra, a ja? A czekaj, jakie było pytanie? Ile razy dupcie? Czy miałeś jakiś wypadek na moto? Nie ile razy, tylko czy miałeś jakiś wypadek na moto? Sprzedajesz swoje supermoto? Jak tak, to ile chcesz? Nie sprzedaję. Czy zamieniłbyś supermoto za BMW 1000 Adventure? Nie. Jakiej muzy słucha Beger? Swoich praw autorskich. Koniec pytań na dziś. Bardzo dobra robota. Bardzo dobra robota. Bardzo dobra robota. Bardzo dobra robota. Siemano. Cześć. Jeśli się filmik podobał, zostawiamy łapkę. Komentujemy. Udostępniamy, gdzie się dać. Panie, pokażę matce, ojcu, babce. Przycisk co tu jest? To jest przycisk. Taki sam ma być na dole. To jest taki szary. I dzwoneczek obok. To jest taki szary. No pożegnać. No jak? Smoleczko. Przytrzyj, przytrzyj, przycieraj, przycieraj. Przeszło, nowe. Czemu tak prawda? Co mówimy do kamery? Bygry. Widzisz? Bygry. Nie, bygry. Tam jest bygry. Bygry. Tam, tu jest bygry. Tu jest bygry. Bygry. Ała. O, bygry powiedział ała. Bygry. O, bygry się odwrócił. On się już turkał ten bygry. Bygry. O, bygry. Twoja lampa. No, ja wiem, że to twoja lampa. Moja lampa. To jego lampa. Jaka lampa? Ja ci żadnej lampy nie pożyczałem. Ślepy idzie. Zostaw to. Zamknij dupę. Zamknij dupę. Zamknij dupę! Zamknij dupę! Zamknij dupę! Zamknij dupę! Dupę! Zamknij dupę! Zamknij dupę! Zamknij dupę! Ciu! 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 Jak to tak? Sklej pizda, śmielecki. Odwróć się! Ej, family friendly content. Pokażę wam całą prawdę, co tu się działo. Nie wierzcie im, to wcale nie wyglądało tak, jak wyglądało na nagraniu. Prawda i rzeczywistość... Wartość mówi, że ja pasożyt. Jaki ja pasożyt, jak książkę czytam? Pokażę wam wszystko, co tu się działo! O, proszę Witam. Bardzo! Jakie piłki. Max jedne. Kolonko, wydarzenie. Max Kolonko, wydarzenie. Pasożyt, jak książkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale tak mówi. Ona jest się pogoda. Pogodę pokaż. Krzysztof Konowski. Płacę z mikrofonem. Do hołpy! Chcesz wejść do mikrofonu? Jakiego to pan? Nie. Gdzie ja pana? No, masz Dobra, tyle, kończ to.